Cześć, Folksie. Ja mam na imię Piotrek. A ja Ela. W CyberFolks zajmujemy się produktami hostingowymi, domenowymi i certyfikatami SSL. Można powiedzieć, Elu, że te produkty to jest takie trio potrzebne do zbudowania strony internetowej. Tylko jak to się właściwie ma do kreatora nau i co oznaczają te produkty, jak one działają? Opowiedzmy sobie o tym troszkę w dzisiejszym materiale. To nie takie trudne. Przecież domena to jest adres strony internetowej. Mogę to zaobrazować na przykładzie naszego adresu cyberfolks.pl. Cyberfolks to jest ta nazwa domenowa, pl to jest rozszerzenie. I tak naprawdę tych rozszerzeń jest bardzo dużo, tak jak różnych nazw domenowych, ponieważ w sieci istnieje wiele adresów stron internetowych. Dokładnie. I tak jak Ela wspomniała, domena jest nazwą, ale po kropce mamy końcówkę domeny. Ich jest mnóstwo. Powiesz, wymienisz kilka końcówek tych domen? To są te właśnie rozszerzenia domen internetowych. Tych rozszerzeń mamy dużo, a mogłabym to pogrupować i podzielić. Czyli domeny polskie to są wszystkie rozszerzenia .pl, .com.pl oraz domeny regionalne typu waw.pl. Najpopularniejszą domeną w Polsce to jest oczywiście domena polska.pl i tutaj mamy prawie 83% właśnie takich domen zarejestrowanych. Kolejną grupą domen to są domeny narodowe, czyli domeny rejestrowane w innych krajach. Na przykład dla Niemiec będzie to domena DE, dla Francji FR, a dla Węgier HU. Na uwagę zasługuje również domena, która jest rejestrowana w odległym kraju, odległej wyspie położonej na Oceanie Spokojnym. Jest to domena TV, rejestrowana w Tuwalu i najczęściej wybierana przez stacje telewizyjne. Co ciekawe, taka domena i dochód z tej domeny stanowi główne zasilenie budżetu tego kraju. Na uwagę również zasługuje domena EU, czyli jeżeli chcesz wystartować ze swoim biznesem na terenie Unii Europejskiej, warto wybrać taką domenę. I na koniec wspomnę tutaj jeszcze o nowych domenach online site store Cafe Restaurant, gdzie dla każdego typu działalności możemy zarejestrować taką domenę. I najstarsze domeny globalne .com, .net, .org.biz, .info, które kiedyś były rejestrowane w zależności od typu działalności .com dla podmiotów komercyjnych, .org dla organizacji, a dzisiaj to się zatarło i tak naprawdę jeżeli dana domena jest wolna, to po prostu ją rejestrujemy. No to skoro już wiadomo, czym jest ta domena i jakie są końcówki, to pozostaje wybrać odpowiednią domenę dla swojej strony internetowej. Jak wybrać tą domenę? Co poleciłabyś naszemu widzowi? Jakie kroki podjąć, żeby ta domena była skuteczna, prosta, łatwa do wpisania i taka zachęcająca do odwiedzenia takiej witryny internetowej? To jeszcze wrócę na chwilę do rozszerzeń. Najlepiej, jeżeli zarejestrujemy sobie tych kilka najpopularniejszych rozszerzeń .pl, .com.pl, .com.eu, tak żeby zabezpieczyć właśnie markę, żeby ktoś inny nie zarejestrował i nie wykonał podobnej strony. Natomiast jeżeli zastanawiamy się nad wyborem nazwy, to zauważyłam, że często rejestrujemy domeny związane z naszym produktem, co później w przyszłości może powodować pewne komplikacje, czyli na przykład prowadzimy sklep internetowy, rejestrujemy domenę buty.pl i w przyszłości chcemy sobie rozszerzyć asortyment, dodać na przykład ubrania. Wtedy będzie bardzo trudno to zrobić, ponieważ nasi klienci będą Was kojarzyć z tym jednym asortymentem. Zatem warto pomyśleć tutaj o uniwersalnej nazwie, na której zbudujemy wartość swojej firmy. Jeżeli chodzi o to, jak długa taka domena powinna być, to sugerowałabym, żeby to było pomiędzy 5 a 10 znaków. Najwięcej zarejestrowanych domen mamy domen 9-znakowych. Jeszcze, bo tutaj chciałabym dodać o tym, jaka ta domena powinna być, czyli chciałabym zwrócić uwagę na to, że domena powinna być unikalna, krótka. Tak.
łatwa do zapamiętania, no i nie powinna budzić takich negatywnych skojarzeń. Wspomniałaś tutaj o domenie buty.pl. Dałbym sobie w tym momencie rękę uciąć bez sprawdzania, że ta domena jest prawdopodobnie zajęta. Co w sytuacji, kiedy nasz drogi widz upatrzył sobie jakąś taką ciekawą, ciekawą domenę, ciekawą nazwę domeny i już przychodzi do momentu rejestrowania tej domeny i nagle dostaje komunikat, no niestety ta domena jest już przez kogoś zajęta. To wiesz co? Wydaje mi się, że najlepszym rozwiązaniem będzie, jeżeli poszukasz po prostu innej ciekawej domeny. A jeżeli brakuje ci pomysłów, to wejdź na naszą stronę i skorzystaj z kreatora domen internetowych. Wpisz swój pomysł i tutaj w kilkanaście sekund otrzymasz ciekawe inspiracje do stworzenia nowej domeny. Możemy też próbować kontaktować się z abonentem danej domeny i próbować odkupić domenę. Dokładnie, to w sytuacji, kiedy żadna z tych proponowanych domen wolnych nie satysfakcjonowałaby Cię w pełni, można taką próbę podjąć, no bo w CyberFolks jest możliwa cesja domeny pomiędzy dwoma abonentami. Domena to taki początek naszej podróży w internecie, a jeżeli chcemy uruchomić stronę, musimy mieć jeszcze do tego serwer. Czy mógłbyś coś więcej opowiedzieć o tym? Hosting, czasami też mówimy, że jest to serwer. No to mówię z pewnym uproszczeniu komputer. Komputer, na którym utrzymujemy pliki witryny internetowej. No bo zobacz, witryna internetowa to nic innego jak zdjęcia, jak teksty, jak artykuły na blogu, czy chociażby jak cały ten kod źródłowy strony internetowej. To wszystko występuje w postaci plików, które gdzieś muszą być utrzymywane. I taką właśnie rolę pełni hosting, czyli on jest takim komputerem, w którym utrzymywane są te wszystkie pliki, cała zawartość strony internetowej. Myślę, że można to porównać do tego, jak na przykład masz na swoim laptopie jakieś zdjęcia z wakacji, też przecież występują one w postaci plików zapisanych na dysku twardym twojego laptopa. Bo serwer to też jest komputer, który zawiera podzespoły, takie jak procesor, pamięć RAM czy dysk twardy. Oczywiście jest on nieco inaczej zbudowany, jest taki serwer dużo większy, który utrzymywany jest w serwerowni, natomiast zasada działania jest bardzo podobna. Więc to jeżeli chodzi o serwer. Natomiast jeśli chodzi o sam proces wgrywania takiej strony internetowej, no to przyznam, że wymagana jest tutaj pewna wiedza techniczna. Właściwie im więcej tej wiedzy technicznej posiadasz, tym łatwiej przebrnąć przez ten proces wgrywania takiej strony internetowej. Mówiąc wgrywanie strony internetowej, mam tutaj właśnie na myśli wgrywanie plików, bo tym, że właśnie jest ta strona internetowa. No i mamy chociażby popularne w tych czasach aplikacje stron internetowych. Jedną z takich popularniejszych aplikacji jest chociażby WordPress. No i on już zawiera zestaw takich zdefiniowanych odgórnie plików, które trzeba wkrać na serwer, następnie rozpakować, utworzyć bazę danych. Więc jak sama słyszysz, Elu, no te pojęcia, które teraz tutaj podaję, wymagają pewnej wiedzy. No i my też, jako że słyniemy z tego, że oferujemy Tobie również hosting, drogi użytkowniku, no to staramy się ten proces wgrywania strony usprawnić. To znaczy, mamy autoinstalatory, które pozwalają te takie najpopularniejsze aplikacje wgrać sobie, czyli trochę tej żmudnej pracy w postaci wgrywania plików odjąć naszemu klientowi. A przypomnij mi, czy WordPress jest instalowany automatycznie, czy muszę sama, bo nie pamiętam. Właśnie to jest ten autoinstalator, o którym przed chwilą wspomniałem, bo możemy też oczywiście zainstalować witrynę ręcznie, totalnie manualnie, czyli wgrać tę bazę danych, możemy wgrać te pliki, połączyć się z naszym serwerem, no ale to jest właśnie ta trudniejsza, ta żmudniejsza ścieżka. Ta nieco prostsza to jest właśnie skorzystanie z tak zwanego autoinstalatora dostępnego w panelu naszego serwera. No dobrze, czyli co, mogę zarejestrować domenę, wybieram hosting, mogę skorzystać właśnie z preinstalacji WordPressa, no i co dalej?
No tak, właśnie mamy te dwa elementy i jeszcze na wstępie wspomnieliśmy o trzecim, czyli certyfikat SSL. Czymże jest ten certyfikat SSL? No może zauważyłeś, drogi użytkowniku, taką charakterystyczną kłódkę przy wspomnianej przez Elę domenie, bo też tak. Ona się pojawia często w przeglądarkach. Powiesz coś więcej o tej kłódce? Tak, i może zacznę od wyjaśnienia pojęcia certyfikat SSL. SSL, czyli skrót od Secure Second Layer, a prościej mówiąc, to jest taka bezpieczna, szyfrowana warstwa połączenia pomiędzy Twoim komputerem a serwerem. I właśnie to jest ta kłódka, którą zobaczysz w adresie przeglądarki przy właśnie domenie. Ale nie zawsze jest to kłódka, bo od zeszłego roku na przykład Google Chrome zmienił ikonę kłódki na ikonę bezpieczeństwa, gdzie możemy sobie sprawdzić szczegóły dotyczące, czy strona jest bezpieczna, oraz właśnie wspomniany certyfikat SSL. A co w sytuacji, kiedy tej kłódki zabraknie? To też daje jakieś objawy, prawda? Tak, każda przeglądarka taką stronę pokaże, że jest połączenie niezabezpieczone i to tak naprawdę jest sygnał do tego, że ten certyfikat nie jest zainstalowany. W konsekwencji, jeżeli wchodzimy na taką stronę, to chcemy z niej wyjść, tak? Więc to jest przykład takiej właśnie strony niezabezpieczonej. I tutaj... No właśnie, bo co w sytuacji, kiedy ktoś się uprze, że nie chce tego certyfikatu? Czy w ogóle bierzemy pod uwagę taki scenariusz? Możesz nie mieć certyfikatu, ale tak naprawdę stracisz wtedy odwiedzających twoją witrynę, no bo wchodzisz na taką stronę, a tutaj wykrzyknik, czasami on jest nawet na czerwono, połączenie niezabezpieczone. Zatem kończy się to tak, że po prostu chcesz z takiej strony wyjść. Dokładnie. Warto też dodać, że jeżeli posiadasz formularze kontaktowe na swojej witrynie, no to ten certyfikat tym bardziej jest skazany, prawda? No bo właśnie dane przesyłane poprzez ten formularz kontaktowy, na przykład formularz, w którym twój potencjalny klient podaje login, hasło, jakąś wiadomość, no to mail na przykład czy telefon jest daną poufną, prawda? Tak. No i tutaj to jest taki kolejny powód, dlaczego ten certyfikat warto mieć, a nawet musimy posiadać ten certyfikat, bo często właśnie podajemy na stronach dane wrażliwe, nasze dane osobowe, płacimy kartą, podajemy numery kart kredytowych. Zatem jeżeli jest zainstalowany certyfikat, no to mamy pewność, że to połączenie jest szyfrowane, a dane podczas przesyłania na serwer, one będą zaszyfrowane, czyli nawet jeżeli ktoś podejrzy te dane, to ich nie zobaczy, tylko zobaczy taki dziwny ciąg znaków. Zakodowany, tak, tak, dokładnie. No i też warto dodać, myślę, że to też może być dla naszego widza motywujące, że no, żyjemy w Unii Europejskiej, no i obowiązuje nas RODO, prawda? Więc w sytuacji, kiedy doszłoby na przykład do takiego wycieku danych z formularza na stronie internetowej twojej firmy, no to w razie kontroli inspektora RODO, jeżeli by się okazało, że tego certyfikatu SSL zabrakło, no to jest to nic innego jak też niedopełnienie takiego obowiązku i w pełni możliwości, która mogłaby zabezpieczyć, prawda, te dane wrażliwe, tak, między klientem, tak, a serwerem. Certyfikaty chronią przed phishingiem, bo na pewno nie jeden raz dostałeś maila z banku, znaczy udawanego maila z banku, gdy cyberprzestępcy chcieli się podszyć pod bank i wyłudzić dane do logowania, prawda? I tak naprawdę nie tylko banki są narażone na phishing, bo sklepy internetowe, czy też małe, mniejsze firmy, które wysyłają faktury do swoich klientów. Zdarza się, że ktoś podszywa się pod taką firmę, która wysyła daną fakturę, rejestruje podobną domenę internetową, wysyła fakturę, ale podmienia numer konta i ktoś po prostu może zapłacić na po prostu do kogoś innego, tak? I jeżeli dostajemy takiego maila, który tak naprawdę wydaje się taki sam, bo często jest logo, kolory, czcionka taka sama,
więc jakby tutaj nie ma sygnałów, że coś jest nie tak, ale warto takiego maila sprawdzić pod kątem właśnie wejść na domenę, wejść na stronę internetową i zaglądnąć do tej kłódki, do szczegółów certyfikatu albo do tej ikonki z parametrami bezpieczeństwa i sprawdzić właśnie certyfikat, na kogo jest wydany. To jest jakby działanie po stronie nas, użytkowników, a jeżeli prowadzisz swój biznes, to przy wyborze certyfikatu zastanów się nad tym, jaki to ma być certyfikat. I warto tutaj właśnie wybrać certyfikaty o podwyższonej weryfikacji, gdzie weryfikowany jest podmiot, czyli wybieramy certyfikaty, gdzie mamy informacje o podmiocie, na jaki został ten certyfikat wydany. Tak, bo warto dodać, że tych typów certyfikatów jest właściwie 3, wliczając też taki odmianę darmową, to nawet 4, więc w zależności od potrzeb danego użytkownika, no może wybrać inny typ certyfikatu, prawda? Im tak. wyższy typ certyfikatu, tym właściwie lepiej, tym bezpieczniej. Zresztą tak. nawet banki czy takie znane portale używają najwyższych możliwych typów certyfikatów trzeciego stopnia, prawda? Tak, to banki w szczególności stosują certyfikaty EV, czyli Extended Validation. Nawet sama nazwa wskazuje, prawda, tak. że jest to takie rozszerzona ochrona. Tak, jest, ale bardzo ważne, nawet moglibyśmy odrzucić te wszystkie trudne nazwy, tam OV, EV, ale tak naprawdę zawsze sprawdzajcie certyfikaty, gdzie jest informacja o właśnie podmiocie, dla którego został wydany. To jest najważniejsze. Tak, no więc podsumujmy sobie te trzy produkty, o których wspomnieliśmy. Wiemy już, co to jest domena, że to jest taka nazwa dla naszej strony internetowej. Wiemy, co to jest hosting, że to jest taki komputer, na którym trzymane są pliki strony internetowej. Tak. I wiemy, co to jest certyfikat SSL, czyli ta charakterystyczna kłódka, która pozwala zabezpieczać dane przesyłane pomiędzy stroną internetową a serwerem. No i jak to się ma do kreatora Now, w którym przecież wszystko jest prostsze, bo jeśli chodzi o hosting, masz go zawartego w kreatorze, to znaczy kreator Now pełni jednocześnie funkcję takiego komputera, w którym utrzymywane są te wszystkie pliki strony internetowej. Jest tutaj również zaimplementowany ten certyfikat SSL w takiej wersji podstawowej. No, jedyne wyzwanie to jest, przyznasz, wybór domeny, czyli wyzwanie może nie tyle natury technicznej, a bardziej wymyślenie takiej, tak. Ale od tego zaczynamy, wiesz, bo zawsze zaczynamy, jak myślimy o wystartowaniu ze swoim biznesem, szukamy nazwy, to od razu szukamy domeny, czy jest wolna. To jest taka naturalna ścieżka, więc najpierw domena, a później właśnie hosting albo kreator. No właśnie, co hosting czy kreator Now? Zależy to od tego, jak dużo masz wolnego czasu, bo jako CyberFolks na przykład zapewniamy materiały naszym klientom, takie materiały edukacyjne, w których mogą sobie krok po kroku, film po filmie przechodzić, ucząc się na przykład zbudowania strony na WordPressie. I tam również zawieramy definicję właśnie tych produktów, cały proces wgrywania tych stron na serwer. Natomiast tego podejmują się użytkownicy, którzy faktycznie mają czas, żeby sobie usiąść, mają też ochotę, żeby poznać tą informatyczną stronę witryn internetowych, tą część, która jest, że tak powiem, od kuchni, tak? Natomiast jeśli chodzi o osobę, która potrzebuje tu i teraz strony internetowej, która nie planuje jakoś poszerzać tej wiedzy informatycznej o pojęcia pokroju baz danych, czy też z serwera FTP, no to wtedy jak najbardziej warto sobie odpalić ten kreator Now, uruchomić sobie na naszej stronie ten produkt, wypisać w polach tekstowych te rzeczy, które nas interesują, aby ten kreator mógł stworzyć na podstawie naszych wymogów tą stronę internetową. No i reszta to już są, sami tutaj określiliśmy, Elu, minimalne technikalia, no bo przypięcie domeny do serwera to jest właściwie jedyne, co na ten moment musisz zrobić, a że ten interfejs też jest bardzo intuicyjny, to nie jest to jakoś wyjątkowo trudne. A hosting i certyfikat SSL jest tutaj zapewniony, więc jest to dużo prostsze.
No dobrze, a jako że oglądasz ten materiał, to jak mniemam, jesteś zainteresowany utworzeniem strony poprzez tą drugą metodę, czyli poprzez właśnie Creator Now, która, jak wspomnieliśmy przed chwilą, jest ta metoda prostsza, jest taka niewymagająca tej wiedzy informatycznej, prawda? Więc zachęcamy Cię do tego, abyś kontynuował ten cykl szkoleń. Jeżeli chcesz się dowiedzieć dokładnie, jak działa Creator Now, oglądaj nasze kolejne odcinki.